Wielkanocy, bezbarwnych pisanek, pisanki, pisanki, jajka kolorowe, na nich malowane, bajki pisankowe. Na jednej kokucik, a na drugiej słońce, śmieją się na trzeciej laleczki tańczące, na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki, na każdej pisance piękne opowiastki. Ole, ole, witamy wszyscy się. Ole, ole, witamy wszyscy się. Łapiemy się za ręce, ja i ty. To cała nasza grupa. To my, to my, to my. A kto? Pszczółki. Witam was, pszczółki, bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy środę. Witam was ponownie przed ekranami komputerów oraz telewizorów. I na dzisiejszych zajęciach powiemy sobie o pisankach. Teraz nasze rączki zamieniają się w zajączki. Nasze paluszki to będą zajączki. 5 małych zajączków. I zaczynamy. 5 zajączków małych kica na polanie. Gdy się jeden schowa, ile ich zostanie? Liczymy razem. 1, 2, 3, 4. 5 zajączków małych kica na polanie. Gdy się 2 schowają, ile ich zostanie? 1, 2, 3. Ile zostaje zajączków? 3. 5 zajączków małych kica na polanie. Gdy się 3 schowają, ile ich zostanie? 1 i 2. 2 zajączki zostają. 5 zajączków małych kica na polanie. Gdy się 4 schowają, ile ich zostanie? 1 zajączek zostaje. 5 zajączków małych kica na polanie. Kiedy 5 się schowa, ile ich zostanie? Zobaczcie, ile jest zajączków. Nie ma żadnego zajączka, bo wszystkie się schowały. 5 zajączków małych już do mamy kica. Kocha je ogromnie mama zajęczyca. I przytulamy mocno mamusię. Wszystkie paluszki przytulają. Świetnie. Tutaj moje wczorajsze pokarmy do koszyczka wielkanocnego już są suche. Więc dzisiaj mogę zacząć malować. Przygotowałam sobie pędzel. Wylałam tutaj sobie już na taki spodeczek farby w takich oto kolorach. I zaczynam. Thank you.
No i zobaczcie, kochani, tak wyglądają moje świąteczne pokarmy. Babka, chlebek, szyneczka, ojejku, tutaj szyneczka i trzy pisanki. Każda jest inna, widzicie? Kochani, potrzebujemy teraz białą kartkę papieru, zwykłą, farby i mazak. Potrzebujemy 5 kolorów różnych farb. Każdy kolor musi być inny. I na początek na kartce spróbujemy narysować jajko. Już Wam pokażę teraz, jak to ma wyglądać. O, no powiedzmy, że to jest jajko. Zobaczcie, to jest moje jajeczko. Spróbujcie teraz Wy narysować na swoich kartkach jajka. I teraz potrzebujemy farby. Dokładnie 5 kolorów. Tyle, ile mamy paluszków. I uwaga! Wkładamy teraz do jednej farby jeden paluszek. Czyli wkładam kciuk do żółtej. Wskazujący palec ja włożę do farby zielonej. Uwaga, zobaczcie. Środkowy palec może włożę do fioletowej. O, tutaj tylko na opuszku, widzicie? Serdeczny, czyli ten, włożę do farby różowej. I ostatni paluszek, mały, włożymy do farby pomarańczowej. I jak już się pewnie domyślacie, będziemy odbijać na naszym jajku pieczątki naszymi paluszkami. Ale uwaga, kochani, nie smarujemy po karteczce, tylko odbijamy. Czyli dotykamy karteczkę i podnosimy paluszki. I można jeszcze raz. Zobaczcie, jak to wygląda u mnie. To będzie pisanka w kropeczki kolorowe. I teraz wkładamy znowu do farb rączkę, tylko do tych samych kolorów. Czyli zobaczcie, ten paluszek będzie znowu żółty. Ten paluszek wskazujący będzie znowu zielony. Wielki będzie znowu fioletowy. Serdeczny różowy. I mały będzie pomarańczowy. Nie mieszajcie kolorów, dobrze? I odbijamy znowu. I tak całą pisankę. Ojejku. Dobrze. I znowu, widzicie, poskończyła mi się już farba na palcach. I znowu wkładam do żółtej, zielonej, fioletowej, różowej. I do żółtej. Na kartce mam coraz mniej miejsca i tutaj muszę już bardzo się starać, żeby nie wyjechać. I odbijamy. I moja pisanka jest gotowa. Zobaczcie. A Wam udało się? Do tego zadania potrzebujemy jajeczko, czyli pisankę i krzesełko. I teraz będę Wam mówiła, gdzie macie położyć tą oto pisankę. Dobrze? Zaczynamy. Kochani, połóżcie pisankę na krzesełku. Świetnie. Połóżcie teraz pisankę
krzesełkiem. Teraz umieśćcie pisankę nad krzesełkiem. Nad. A teraz połóżcie pisankę na krzesełku. Teraz połóżcie pisankę przed krzesełkiem. Teraz połóżcie pisankę za krzesełkiem. Teraz połóżcie jajeczko, czyli pisankę, obok krzesełka. Świetnie. A teraz spróbujcie położyć jajeczko z prawej strony krzesełka, czyli po prawej stronie. Przypomnijcie sobie, która to jest prawa rączka. I kładziemy jajeczko z prawej strony. A teraz spróbujcie położyć jajeczko obok krzesełka z lewej strony. Świetnie. Na pewno sobie świetnie poradziliście z tym zadaniem i widzimy się za chwilę. Teraz, kochani, przygotowałam dla Was piosenkę. Chciałabym, żebyście uważnie posłuchali słów, bo zadam Wam potem kilka pytań. Zamieniamy się w słuch. Kochani, mam nadzieję, że uważnie słuchaliście słów piosenki. I teraz powiedzcie mi proszę, co w piosence robił baranek? A o jakich kotkach była mowa w piosence? Czy to były kotki, które miauczą? Na czym siedziały kotki? Wielkanocne kotki. Na czym one siedziały?
A czy pamiętacie, na jakim drzewie rosną bazie kotki? Na spacerku mówiliśmy sobie kiedyś, jak to drzewo się nazywa. Pamiętacie? I w piosence też była o tym mowa. A z kim podskakiwały kurczątka? Teraz, kochani, potrzebujemy jeden dowolny instrument muzyczny. Czy wiecie, jaki instrument mam ja? Co to jest? Trójkąt. A wy, jeżeli nie macie żadnego instrumentu, to może spójrzcie dookoła siebie i pomyślcie, co może stać się instrumentem. Czy na przykład kartka papieru może być instrumentem? Posłuchajcie. Pewnie, że może. A czy jajko z ryżem może być instrumentem? Może być instrumentem. A czy dwie łyżeczki mogą być instrumentem? Oczywiście, że mogą. To teraz weźcie do rączki jeden instrument i zaczynamy piosenkę. Piosenka o wielkanocnym poranku. Spróbujemy zagrać. Już włączam, sekundę. O, i już. Kochani, przygotowałam dla Was kolejne zadanie, ale jak to? Zobaczcie. Poukładałam dla Was wszystkie jajeczka do koszyczków, a ktoś mi je porozrzucał. Kto to taki? Pewnie jakiś zajączek tu był w nocy. Nic, pomożecie mi je posprzątać? Dziękuję, kochani. To zobaczcie. Każdy koszyczek ma cyferkę. Jaka to jest cyferka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I teraz naszym zadaniem będzie włożyć do koszyczka tyle jajeczek, ile wskazuje właśnie ta cyferka. Ile będzie jajeczek w tym koszyczku? Pomyślcie. W koszyczku będzie jedno jajeczko. Świetnie. A ile jajeczek będzie w tym koszyczku? Dwa. Super. Jeden. Dwa. A teraz powiedzcie, ile będzie jajeczek w tym koszyczku? Trzy jajeczka. 1, 2 i 3. A w tym koszyczku ile będzie jajeczek?
4. Świetnie. 1, 2, 3, 4. I wkładamy. 1, 2, 3, 4. A ile będzie w tym? Zobaczcie. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wkładamy. 5. A w ostatnim koszyczku ile będzie jajeczek? Przyjrzyjcie się. W ostatnim koszyczku będzie 6 jajeczek. Liczymy. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I wkładamy do koszyczka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i zobaczcie, już wszędzie jest porządek. Wszystkie pisanki poukładane. Powiedzcie mi, ile jajeczek jest w tym koszyczku? 4, policzymy razem. 1, 2, 3, 4. Brawo! A powiedzcie mi, ile pisanek jest w tym koszyczku? 2. Policzymy. 1, 2. 2 pisanki. A powiedzcie mi, ile pisanek jest w tym koszyczku? W tym koszyczku jest tylko jedna pisanka. Brawo! Do kolejnej zabawy potrzebujemy klamerki. Zobaczcie, przygotowałam już klamerki. I teraz, nie wiem, czy mi się to uda, bo muszę trzymać kamerę, ale postaram Wam się pokazać. Teraz musimy przypinać tyle klamerek, ile wskazuje nam jajeczko. Na tym jajeczku będzie ile klamerek? 1. A na tym? 2. A na tym jajeczku ile będzie klamerek? 3. A na tym? 4. I na ostatnim? 5. I teraz, żeby nie było tak łatwo, zamieszam wszystkie jajeczka. O, zobaczcie. I wybieram pierwsze jajeczko. Na tym jajeczku jaka jest cyferka? 3. Więc wyciągam z mojego pudełeczka 3 klamerki. I przypinam. 1. Na chwilę tylko odłożę telefon. O, dobra. 1. 2. 3. I są 3 klamerki, widzicie? Teraz na tym jajeczku. Ile powinno być klamerek? 4. Brawo. 1. 2. 3. I 4. I przypinamy. 1, 2, 3 i ojejku, czekajcie, 4 i jest. Teraz to jajeczko. Ile będzie klamerek na tym jajeczku? 1. Więc biorę klamerkę i przypinam. Jedną klamerkę. Ojej, uciekło mi jajeczko. Jedną klamerkę. Jest 1. Teraz na tym ile będzie klamerek? 5. To przypinamy. 1, 2, 3, 4 i ostatnia, 5. 5. Jest 5 klamerek? 1, 2, 3, 4. 5, 5, 5. I na ostatnim jajeczku ile będzie klamerek?
dwie. Jeden. I dwa. Spójrzcie, kochani, teraz mamy wszystkie już gotowe. Powiedzcie mi, na którym jajeczku jest najwięcej klamerek? Na niebieskim, świetnie. Na niebieskim jest 5 klamerek. A na którym jajeczku jest najmniej klamerek? Najmniej jest na żółtym, bo jest tylko jedna. Przygotowałam dla Was jeszcze kartę pracy. I zobaczcie, Waszym zadaniem będzie, aby tą pisankę pięknie ozdobić, pokolorować. Ale poniżej są jeszcze jajeczka. Musimy uważnie się im przyjrzeć. I zobaczcie, każde jajeczko różni się nie tylko kolorem, ale również minką. Spróbujcie zrobić taką minkę, jaką ma pierwsze jajeczko. A teraz spróbujcie zrobić taką minkę. Jaka to jest mina? A teraz spróbujcie zrobić taką minkę jak jajeczko różowe. A teraz spróbujcie zrobić taką minę. Czy udało Wam się zrobić wszystkie minki? Super! A teraz spójrzcie uważnie na pierwszą ramkę, czyli na tą. Mamy na obrazku 3 jajeczka i palmę wielkanocną. Co tu nie pasuje? Co wykreślimy? Wykreślimy palmę. Palma nie pasuje. Teraz spójrzcie. Palma, jajko, palma, palma. Co tu nie pasuje? Jajko. A teraz zobaczcie, mamy koszyczek, koszyczek, ciasto, czyli mazurek i koszyczek. Co tu nie pasuje? Co jest inne? Ciasto. A teraz mamy tutaj ciasto, koszyczek, ciasto, ciasto. Co nie pasuje? Koszyczek, świetnie. A teraz uważnie przyjrzyjcie się cieniom poniżej i zobaczcie, co to jest za cień, co on przedstawia. A teraz ten. Co to może być? A teraz spójrzcie na ten cień. I ostatni cień. Oj, co to może być? Do tej pracy potrzebne nam będzie jedno jajeczko małe i plastelina. Jeden pasek myślę, że wystarczy. Więc ja wybieram pasek różowy i teraz staram się miękką plasteliną, czyli ugniecioną w rączkach, rozsmarować całe jajeczko. O, nie, widzicie? Widzicie. O, i smaruję na całym jajeczku. Pamiętajcie, żeby nie było za grubo. I moje jajeczko jest już gotowe. Zobaczcie. I za pomocą wykałaczki będziemy na nim robić wzorki. Zobaczcie, możemy robić zygzaki. O, spójrzcie. Możemy wydrapywać na przykład kółeczka. Mogą to być fale. Mogą to być kreski. O. I na końcu zrobię jeszcze taki wzorek. I zobaczcie. Tak wygląda moja kraszanka, czyli jajeczko, które się najpierw barwi, a potem wydrapuje się na nim wzór. To jest kraszanka.
Teraz, kochani, już wstajemy, bierzemy do rączek chustę, którą wcześniej przygotowaliśmy, i będzie piosenka Tibi Tibi. Dobrze zabawę znacie, więc bierzemy do rączek chustę, łapiemy za dwa rogi, tak jak trzymamy chustę animacyjną, i zaczynamy. Włączam. Gotowi? To zaczynamy. I wahamy. Na dziś już kończymy zajęcia. Widzimy się jutro. Pa, do widzenia. Ole, ole, żegnamy wszyscy się. Ole, ole, żegnamy wszyscy się. Łapiemy się za ręce, ja i ty. To cała nasza grupa. To my, to my, to my. A kto? Pszczółki. Do zobaczenia. I tak właśnie wygląda moja gotowa praca.